Muszę zrozumiałam sobie prawie. Hej wszystkim, tu MaryKateAnPLAY i witam was bardzo serdecznie w 23 chyba, tak mi się wydaje, odcinku kwadratowego strumyka. Dawno nie było, najwyższy czas, żeby sobie tutaj wrócić do mojego jesiennego save'a. Jej, znowu pasuje! I zrobić nowe wyzwanie, bo powiedzmy, że w tym sezonie jesiennym zostały mi jeszcze dwa odcinki. Dzisiaj będzie tutaj ramka numer 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ze zmian to się za dużo nie zmieniło, ale powstał taki mostek tutaj do wieży, którą budowałam. I w sumie to nawet na live ostatnio go robiłam. No, wieża jest naprawiona i dokończona. A poza tym się nic za bardzo nie zmieniło. Są moje piesie. Jest mój konik Ryszard. Cześć Ryszard. Dynie są. No. I już wam mówię, jakie będzie dzisiejsze wyzwanie. Tylko sobie wezmę suppliesy. Po pierwsze to ja sobie może... Ojejku. Niech Creeper będzie stał. Dziękuję Skipper za kolejne 100 biców dzisiaj. Oh my gosh, Skipper wychodzi na prowadzenie. Dziękuję bardzo. 1700. Wow. Ten top to jest po prostu top. Bitsowy dzisiaj. Coś miałam jeszcze wziąć? Dobra, wezmę jeszcze porkczopy na wszelki wypadek. Muszę iść po drewno, żeby wziąć sobie więcej patyków. Już myślałam, że mam wszystko przygotowane, ale oczywiście zawsze się czegoś jeszcze zapomni. O, tutaj jest mączka kostna, znaczy kości w sumie, które będą mi potrzebne. Ja je sobie... Dobra, to może jedną tam zostawię, tak na pamiątkę. Żeby było wiadomo, gdzie była. Więc będą mi bardzo potrzebne w dzisiejszym wyzwaniu. To też będzie mi potrzebne. A jak się robi zapalniczkę? Zapomniałam o tym, że nie mam zapalniczki. Krzemień i co? Tu jest drewno? Tu. Dobra, to wezmę sobie jeszcze drewno. Zrobię sobie patyczki. Tak, zrobimy sobie z tego pochodni trochę. Dobra, jest dużo. Powiedz mi, jak się robiło zapalniczkę. Krzemień? Czy ja mam krzemień w ogóle? Ej, jak nie mam krzemienia, to będzie źle. Sztabka żelaza i krzemień jest potrzebny. A krzemień jest z tego wypada, tak? Z gravela, nie? Super. Nie, jak mogę nie mieć czegoś tak oczywistego? Dobra, pójdę spać. Dziękuję, Gosia, za bicy. Coś w neterze, ale nie wiem co, no. Dobrze, dobrze. Muszę zdobyć krzemień. Nie pomyślałam, że nie mam, w ogóle myślałam, że mam jakąś zapalniczkę w zapasie. Ale oczywiście nie sprawdziłam tego. Dobra. Niech wypadnie jakiś krzemień. Jest jeden, dobra. Jeden starczy. Dobra. Dobra, pieseczki, wracamy do domku. Okej. Mam nawet dwa krzemienie. Mam żelazo. Ty tu co robisz? Idź sobie. Żelazo, mówisz, i krzemień. O, jest zapalniczka, ok, to się przyda. I teraz tak, z kości robimy mączkę kostną. Ze wszystkich możemy w sumie. Wow, trochę przesadziłam może jednak. Myślisz, że 3 z takimi wystarczą, czy jednak lepiej wziąć 3 i 10? 3 z takich i 10? 10 mączek. A jak masz, to weź. Dobra. Zostawię motykę, żeby mi nie zajmowała miejsca. Już te rzeczy lepiej wezmę. Tak. Dobra. To już wam mówię, jakie będzie wyzwanie dzisiaj. Tak, wczoraj zbieram obsydian. Więc tak. Dzisiejszym wyzwaniem jest w neterze. Będę musiała zrobić portal, ponieważ z tej lokacji nie mam portalu, mam tylko portal z dżungli, ale to jest zbyt daleko. O, dziękuję za kończynkę, Shaxi. Dziękuję za pizza. Co się śmiesz? No mów. No po. Nie, tak fajnie przedłużasz. Jestem. W Netherze robimy portal, idziemy do Netheru i dzisiaj będzie właśnie takie jesienne wyzwanie, ponieważ będziemy zajmować się netherowymi... No? Musisz powiedzieć. Dzięki za cheera. Dzięki za cheera, developer. Dzięki za cheery Klina. Idziemy do Netheru, jesienne wyzwanie, zajmiemy się grzybami, ponieważ będę musiała powiększyć do rozmiarów takich dużych przy pomocy mączki kostnej. Dziękuję, randomki zabicy. Grzyby. I muszę powiększyć tak 16, tak? Tak. 16 grzybów w pół godziny, ale nie mogę powiększać jakby... Mogę wziąć tylko jednego grzyba z każdej grupy grzybów, czyli nie jest tak, że 4 grzyby są koło siebie i mogę zrobić z nich 4 duże grzyby, ale wybieram jednego, powiększam tego jednego i muszę szukać dalej. I muszę znaleźć tak 16 grzybów i zrobić z nich wielkie grzyby. Rozumiecie? I nie można umrzeć. Dziękuję, Shaxi, za pizza. Halo? Możesz powtórzyć, może. Powiększamy 16 grzybów w pół godziny. W Netherze. W Netherze. Jeden grzyb z grupy grzybów. Bez śmierci. To jest portal. Podpalam go. I teraz włączasz mi, co? 15 minut, bo po 15 będzie przerwa. Co jeśli czy wypadnie ze słoiczka? Nic, po prostu nie ma go w słoiczku, ale do mnie i tak trafia. Dziękuję, Gosia. Co mam wyjść? Ustaw mi stoper. Ej, nie ma tutaj... Nie ma, bo się zresetowało. Chyba może być. Dobra. I'm ready. Jeszcze 36 sekund. I wbijamy do Netheru. Ej, pomóż mi liczyć tak, żeby, bo się pomylę. Weź jakąś kartkę i rób w te notatki. Masz tu kartkę? Sobie znajdź coś do pisania. Masz. Jeszcze 17 sekund. No, masz widzów, oni ci pomogą liczyć. No ale grzybobranie czas zacząć. 2, 1, go! Jestem ciekawa, gdzie mnie wyneteruje. Żegnaj, piesku! Mam nadzieję, że do ciebie wrócę. O! Wow. Pierwszy grzybek? Tak. O, czekajcie, bo tu się aż... Ten, lawa dopiero opada, spójrzcie. I się aż skraszowało. A, zacina mi. Czekaj, aż się załaduje czanki. No właśnie, czekam, aż się załadują, tylko czas mi leci, jak się ładują. Dzięki za koniczankę, Shaxi. No, pierwszy raz jesteśmy na tym terenie. Tak. Dobra, i to, żeby go powiększyć, to trzeba zrobić tak. Trzeba zapamiętać, gdzie on jest. Trzeba wziąć... zniszczyć go. Wziąć dirt. Posadzić go na dircie. Użyć mączki i on rośnie. Czyli jest I mamy grzyba numer 1. Ja jeszcze sobie robię z nich zawsze grzybowe... Ej, grzybowe latarnia. No nieźle. Tak, czas leci, ale symetria... To ważne. Musi być, dobra. No i nie mogę już powiększyć tego, bo on jest jakby obok. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi. O! Tu są kolejne. Kolejna grupa grzybów. Są dwie grupy chyba. No, ja bym powiedziała, że jedna. Dwie. Tak myślisz? Dla mnie to jest jedno. No, no to jak uważasz? Za blisko są. Trzeba by powiedzieć, od jakiej odległości jestem. Tak. Ale nie miałam tego w zasadach. To jest drugi. No. Okej, tylko muszę zostawiać, kurde, jakoś pochodnie, bo... Tak, ja potem nie trafię właśnie do domu. Czekajcie, tu... Po grzybach możesz iść. Tak, po grzybach będę iść. Tutaj, w dół. A zobacz, jaki masz teraz F3. F3? No, to będziemy... No, minus 2, 2, 7, 60, no. 3, 4, 8. Dobrze. Dobra, chodźmy tędy. Mamy dwa grzyby już. Czasami te grzyby widać od razu, a czasami nie ma się szczęścia do nich. O, jest kolejny. No właśnie, czasami... No czasami to się idzie za tymi grzybami, idzie. Akurat teraz mam fuksa. Może uda się nam zrobić więcej. A to dopiero trzeci. No, nie chcę rosnąć. Widzicie, ten grzyb się nie nadaje, bo jest za blisko ściany. Czyli może tego, nie. Tutaj spróbuję, bo tu jest pojedyncza ściana. Nie. Ty nie możesz przyłopić ścianę? Mogę chyba. Spróbujmy teraz. No ten nie chce, coś mu nie pasi. Chyba dalej za blisko ściany może? No, znalazłam grzyba, ale muszę zmieniać teren. Żeby tylko lawa na mnie nie spadła. Tam też jeden był tak w miarę blisko ściany i wyrósł tutaj. Albo masz pecha i trzeba więcej razy. Albo mam pecha. Nie chcę rosnąć, kurde, tutaj. A może... Coś jest nie tak z nim. No nie wiem, niby ma miejsce. Może na dole ma mało miejsca? Ach, na dole, przecież nie rośnie w dół. Czekaj. Spróbuję jeszcze ten obok. Może to im przeszkadza? O nie! Słyszę tego smuteczka. Coś jest nie tak. Dobra, idę dalej, bo coś jest nie tak z tymi grzybami. Trudno. To mam dwa dalej. Tak jest. Mhm. Nie utopię. Wiem. Mam taki plan, żeby się nie utopić, tylko właśnie źle zrobiłam sobie most. A może i dobrze. Grzybki! Grzybobranie. Była taka gra grzybobranie, bardzo mi się podobała. Planszowa. No, planszowa. Dobra, spróbujmy najpierw w górę. Nie chciał urosnąć, niedobry grzyb. Pigmeny. O! Grzybek. Dobra. Dirt. Sobie tak zrobię. No i rośnie. Ty mi nie... O, dobrze. Wow, ale wielki wyrósł. Zaczepisty. Lubisz takie wielkie grzyby? Pewnie. Stworzą od razu neter, się robi ładniejszy, nie? Można ozdobić świat grzybami. To jest trzeci? Tak. Okej, trzeci powiększony grzyb. No, Grzegorz mi zapisał koordynaty. Wszystko pod kontrolą? Chyba tak. O, tam widzę. Tylko to jest po drugiej stronie lawy. I tak jakoś wyżej. No. Dobra, mogłam wziąć więcej kobla. Ale ja zawsze... Wezmę za mało. Piękne sklep. Dziękuję. Gdzie jest ten muchomorek, co go widziałam? No widziałam stamtąd muchomorka. O, jest tutaj. Dobrze. Ty będziesz naszym kolejnym grzybkiem. Grzybkiem numer... Ej, miał być muchomorek. Jest. 4. Grzybek numer 4. Czy muzyka z Minecrafta nie jest zbyt głośna, aby? Nether czasami takie dźwięki ma. Tutaj tylko ognie są. Zobaczmy, co tu jest wyżej. Miałam jakieś takie sytuacje, że w Minecrafcie w Netherze umierałam, wow, z głodu i po prostu sobie robiłam zupy grzybowe. Mieliście taka sytuacja? Tak jak ja? Czy nigdy nie dopuściliście do tego, by wybrać się na wyprawę do Netheru? O, fuck! Chyba nie chcę tędy iść. Ale tam są grzyby. I tu jest jeden, ale on nie urośnie. To bym musiała całą górę skopać. Dobra, ryzykujemy i tworzymy most. Nie lubię też takich wąskich mostów, bo ja się boję, że ja zostanę zrzucona przez... Dobra, są grzyby tutaj. Tu jest piękny grzyb. Mam nadzieję, że urośnie. Jest. Piąty? Piąty grzyb. Dobrze nam idzie, ale nie chcę zapeszać. Grzyb numer 5. Kurde, ładnie to się ta lawa ułożyła. Zrobiłam jakiś okrąg. Wróciłam do grzyba, przy którym już byłam. Okrąg. Tak, i to na samym początku. To może w tę stronę teraz zajrzę. Zobaczymy. 5 numer grzyb. Może w tę? Tu jest tak, taki... to pikmana. No przecież nie będę ich bić, to nic się nie stanie. Już kiedyś zabijałam pigmeny dla złota. To nawet 2 razy miałam taką sytuację. 2 razy robiłam to wyzwanie. Tylko raz w kwadratowych wyzwaniach, a raz w kwadratowym... O, strumyku. Uj, grupa muchomorów. Na samym środku bym się odjechał. Tego? Tak. Dobra. To będzie grzyb matka. Tak jedną tu blok kopię i spadam w dół. Ała! O kurde! Grzyb ciebie? Tak. A się przestraszyłam, że umrę. 6. Ten grzyb mnie uderzył. Ten grzyb mnie uderzył. O nie, jeszcze kilo mi się zepsuł. Dobra, schowajmy się na chwilę pod tym pięknym grzybem, żeby zrobić sobie nowy kilof. Grzyb matka chciał zjeść Mary. Nie wiem, ja go tutaj hoduję, a on... Jak mi się odwdzięcza, ten grzyb jeden. Ja tutaj daję mu poczucie w większości, a on mnie bije. Dobra. O, jaki ładny grzyb matka. No. Jego grzybowe dzieci. Chciałabym mieć połowę w połowie czasu. To jeszcze mi brakuje. Jeszcze 2 do połowy. No myślę, że wyzwanie jest realne. Zawsze mi ciężko ocenić, jaki będzie dobry czas. Ale zobaczymy, no. Może ostatnio miałam dirt. Grupę testową, która... Wiesz, 10 osób, każdemu dajesz zadanie i jakimś... No, może powinna mieć grupę testową. Nie wiem, czy tu by... A nie, bo to zejście to... Grzyb morderca. Nie chcę też za bardzo jakoś... wchodzić w takie miejsca, co potem nie będę mogła wrócić. Ale tu moglibyśmy spróbować zejść chyba. Tylko nie do lawy, nie? Wszystko tylko nie do lawy. O, dobra. Schodek. O, włączyli mi creepy muzykę. A nie, pochodnie mi się kończą. Piaski czasu tu leżą. Dobra, po nich będę się wlec. No, a mi tu czas leci. Creepy muzyka, piaski czasu. Wszystko spoko. Jak myślicie, co można jeszcze zrobić, żeby ten terze było ładniej, oprócz sadzenia wielkich grzybów? Zrobić farmę. Nie, bo wody nie muszę mieć. No. Farmę grzybów chyba. Tu jest lawy dużo. O, chyba widzę grzyby. Oczywiście są po drugiej stronie tej dziury, no bo... Dlaczego miałyby być... Tak po prostu, po tej stronie. Okej. Okay. O, to chyba można zaliczyć jako 2 grupy. Bo są... Ale nie, ten nie wyrośnie. Buc. Nie wyrośnie, bo nad nim jest ten, mówię ci. A to spróbuj nad nim to wywalić. Znaczy, no nie wiem, no jak chcesz. Nie, bo to jest... Tam, jak tam nie chciał, ale tu są, zobacz, tu i tu 2 grupy. Aha. Mamy to spoko. Wybiorę tego. Mam nadzieję, że ten nie będzie chciał mnie zabić. Tak jak inny. Mu podobny. Okej, a gdzie jest moja mączka? Moje zapasy mączki. Zabijaliśmy kostki. Kurde, może przez to? No rośnij! No to za... No co za, jest? Za nisko tam. Dobra, to nie ten. to ten wybieram. No, o, dobra, ten urósł. Siódmy grzyb. Jestem w połowie? Nie, jeszcze ósmy. O nie. Ale dobra, tu widzę. To chyba można policzyć jako osobną grupę, nie? Tak, no bo to są czerwone. No właśnie. To wezmę ten na samym brzegu. Co mi nie spadnie? Na sam dół? Co? A, nie, dobrze. Jak mi spadnie, to wezmę innego, no. Muchomorek. Jest. Ósme połowa. Ale pochodnie... No, tylko 8, a potem się okazuje, że to wcale nie jest takie tylko. Potem szukasz jednego brakującego i nie zdążysz. A teraz bym tak tu spadła, nie? Tak sobie chodzę dookoła i wow! Dobra, już nie chcę mieć z tym nic wspólnego. No, właśnie w takie miejsca nie chciałabym jednak schodzić. Czyli mam pół? Tak. Za minutę 40, koniec pół. O, tam są! Ale jakoś tak... Nie podoba mi się okolica. Jest dobrze, pod koniec się pewnie popsuje i zabraknie jednego grzyba, ale wierzymy w ciebie. Tak, jednego kwiata czosnku. Ej, nie podoba mi się tu. Nie podoba mi się. Tutaj w ogóle jest niefajnie. Chcę już z tego coś tu szumi zejść. O, grzybki są. No. Ale tylko tu? Wow, ile tam glowstone. Kurde, one nie wyrosną. Spróbuj. Muszę... No to było lepiej łopatką. Dobra, spróbuję tak... zrobić miejsce dla tego grzyba. Nie wiem, czy zdążę, bo mam 55 sekund, ale to... Nie wiem, myślę, że wyrośnie. Zaraz się przekonamy. No, coś nie chcę rosnąć. Kurde. Może ten by wyrósł, gdyby nie mój most. No, po co komu most? Nie, wzięłam za mało kobla. Jestem niezadowolona o ten. Tylko, dobra. Okej. Okay. Nie, nie wyrośnie. Jakby tu nie było tego tuż obok. Niektóre są uparte i nie chcą rosnąć. No jakoś za mało. Coś mu... Kurde, nie pasi mu. A ten? Może ten? Też nie. No i po co było tu iść? Nie wiadomo po co. Może zejdę tędy. Czy ja potem wrócę? Wszystko. Czas minął. Dobra, to przerwa. To jeszcze po przerwie będzie drugie 15 minut? Mam połowę. No to akurat... Tak, jeszcze drugie tyle. Także robimy teraz przerwę, po przerwie wracam już tylko na Twitch. W sumie tak jak zawsze robimy. Po przerwie tylko na Twitch. Tak, także wbijajcie na Twitch. Jak nie możecie, to powinien na YouTubie być tego odcinek też. Jak zmontuję. No to widzimy się za jakieś 3 minuty, 3-5 minut. Dobra, coś takiego. Moi drodzy, za chwilę zaczynamy. Dwa, jeden, go! Chyba w tą stronę. O, jest grzyb, ale on też nie urośnie. Ty mały bucu! To nie jest ten sam? Nie. Grzyby faktycznie mają... O, no tak, te też nie urosną. Grzyby mają duże wymagania hodowlane. Grzyby muszą zdobyć uprawnienia hodowlane. Dwa pigmeny. Myślę, że tu grzyby są... Czemu głowy pigmenów mylą mi się z grzybami? Tak, jak już to kiedyś powiedziałam, lepiej ich nie ścinać. To się może źle dla nas skończyć. Kurde, najpierw tak pozytywnie myślałam, że mam tak dużo czasu i że na pewno mi się uda, a teraz... Teraz myślę odwrotnie. Halo. Miałaś 8, brakuje ci 8. No tak, racja. Ja mówiłam, że nie odrobię matematyki za nikogo, prawda? Dobra, wracam do góry. Możesz mi na czat lukać. Bo ja nie mam czasu lukać na czat podczas tak intensywnej wyprawy poszukiwawczo-grzybobraniowej. Mary, dasz radę, bierzemy w ciebie. Ojej. Nie no, tu nie chcę schodzić. Kurde. Ten cen nie urośnie, bo kopanie tego by mi zajęło za dużo. Może tu na górę spróbuję. Może coś tam będzie. Czyżby dir... Nie. Kto to powiedział? Nie powiem. Shaxi? Nie. Shaxi. Filipster? Nie. Kto to powiedział? No powiedz kto, bo będę musiała przewijać. Miłoszyku. Aha. Od razu Shaxi. Od razu Shaxi, już Shaxi. No tak mi przyszło do głowy. Emocje jak na grzybach. Ej, tu byłam. Kurde, to niedobrze. Od razu ja byłem grzeczny. Biedny Shaxi. Oj, no bo to z sympatii. Dzięki za followy. Tam są grzyby, ale one też nie urosną. Tutaj coś może u góry. Dobra, spróbujmy, no. Nie poddajemy się. Never give up. Te nie urosną chyba. Nie? Kurde, ten piasek mi spowalnia. No nie urosną, one są za bardzo na ścianie. Ale ściana lawy. No nie. No wiem, bo tym razem nie będzie dirtu wstydu, tylko soul soundu pogrzenia. Soul soundu pogrzenia. Nie no, zawsze są dirty wstydu. Jak chcesz, nie wyjdzie oczywiście. Jest tam. Ale on teraz przy samej ścianie, ale nie tak... Myślisz, że urośnie? Próbować? O, lub tutaj. Neterlak zażenowania. Dobra. Ty urośniesz. Nie tu. Jest! 9. Szybko pochodnia z grzyba. Pochodnia z grzyba. Idziemy dalej. Grzyby! Grzyby! Dobra, dam radę. Mam jeszcze 11 minut. Grzyby. Grzyby! Halo! Wybieram was, grzyby! Wredne grzyby. Nie dość, że się chowają, to jeszcze niektóre mają jakieś duże wymagania. Po prostu. Życzę sobie, aby odstęp od ściany był taki i taki. Gleba nie może być taka i taka. Chcę dojrzewać w południowym słońcu. O nie. Słońce. Łza gasta śmierci. Jest dużo grzybów, ale tu jest tak nisko, kurde. Nie wiem, czy urośnie. No nie wiem, czy urośnie. Mam wątpliwości, szczerze mówiąc. No nie urośnie. No ile on potrzebuje miejsca? 10 minut. Co tam klikasz? No rośnie. A ten? Może ten? Nie, bo ten też ma tu ścianę. Nie. Dobra, może teraz? Kurde. Nie urośnie. A ten? Ej, może ten urośnie. Może ten będzie prościej. No rośnij! Co ci się nie podoba? Ty, koło lawy? No, nie mogę go tu posadzić? Oj, demet. O, demet. No nie, ej, żadnego jeszcze grzyba nie znalazłam. Nie, jednego znalazłam po przerwie, tak? Halo? Jednego, tak. Nie chcę dirtów z tyłu. Dobra, skaczę. Nie mam czasu na takie zabawy. Grzyby! Come on! Come on, grzyby! Kiedy myślałam dzisiaj o tym zadaniu, wydawało mi się prostsze i przyjemniejsze na początek, po przerwie. Halo? Ale nie wiesz też, jak inny też ci się wygeneruje, nie? No, nie wiesz. Ale tutaj w sumie nie przewidziałem, że mogą mieć problemy z rośnięciem grzybów. No ja też nie, bo jak robiłam ostatnio to wyzwanie, to nie miałam takich problemów z rośnięciem grzybów. Tam były lepsze warunki chyba do rozwoju grzyba niż tu. Tam jest grzyb? Czy tam nie jest grzyb? Jesteś grzybem? Dobra, rośnij tutaj, ty. Jest tylko jeden. Zobaczymy, czy urośnie. Jest! 10. To jeszcze 6. Okej, muszę gdzieś grzyba na minutę. Pochodnie są krzywe, ale to już trudno. Tym razem sobie to wybaczę. Tu nie ma nic, żadnych grzybkowych przyjaciół. Nie. Grzybki. Chcę was hodować. Gdzie jestem? Tam są grzyby. Ale ja tam nie dojdę, nawet nie mam tyle materiałów. Co za... Tu są grzyby z tej samej grupy, co ten. Nie dam rady, tak. Myślisz, że nie zdążę? No, słabo z czasem. Też tak uważam. Niestety. Też jakbyś dobrze trafiła. No, musiałem dobrze trafić, tylko właśnie... Wielki, płaski teren z wieloma grupami grzybów. No. Dobra, wchodzimy tu. Wziąłem sobie za mało bloków różnych. Ziemniak, czosnek, grzyb. Jest. Jest? Ale on nie urośnie. Kurde, tu już byłam. Wróciłam tu, gdzie byłam. Ziemniak, czosnek, grzyb. To są warzywa i owoce moich porażek, tak? Warzywa i kwiaty moich porażek. Owoce twoich porażek. Dasz radę. Niestety mój sukces zależy od kapryśnych grzybów. Zobaczmy, stąd coś się rzuca w oczy. Nie, tylko te świnie. W sumie jest spokojnie w tym neterze. No. Sobie biegasz. Tak, biegasz sobie, śpiewasz wesoło. Grzyb! 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 Spadnę, się zabiję, czy nie? Ej, tu też jest. Chciałam do niego doskoczyć i nie wyszło. Jestem zdesperowana. Dobra, tu był chyba muchomor. Warzywa i owoce moich porażek. Jest pryko? Tak. 11. 11. Ile czasu? 5 minut. Nie fajnie. 13 sekund. O, jeszcze ten. Dziecko płaczu. No z... Wypierniczaj. Rozwal mi grzyba! Masz. No kurde! Jeszcze... No. Zabiłam go. Patrzę, czy łza nie spadło. Chociaż nie powinnam, ale... Może zaprowadzi mnie do grzyba. Tak, spadnie tam, gdzie grzyb. Prosto na grzyb. Nigdy nie wiadomo. Dobra, grzybki! Where are you, grzybki? Ej, tam już byłam. Niedobrze. Tam byłam. Tam byłam, tam byłam. Grzyby. 4 minuty. 4 minuty na ile grzybów? 5? Tak, na 5. Na 5. Tu na dole byłam? Tam nic zresztą nie widzę też. Ej, myślałam, że mi się uda, serio. Naprawdę, myślałam, że mi się uda. O, mały zapierniczacz. Dobra, nie porzucajmy jeszcze wszystkich nadziei. Widzicie, tu nic nie rośnie. Na początku się wydawało, o, grzyb za grzybem. A teraz nie ma tak fajnie. Tu nie ma przejścia nawet. Co tak cicho jesteś? Mów coś. Pocieszaj mnie. Motywuj. Masz całe 3 minuty. Dasz radę. Ej, wypierniczaj! A, to nie jest to miejsce, co już byłam? No, za nisko. Masz rację, za nisko. Kurde, tak się ucieszyłam na widok tych pięknych muchomorków. Zawsze jest tak, że na początku jest pełno, a potem nie ma nic. Grzyby to zdrajcy. Grzyby to zdrajcy. Tam są na dole. Au! Ała, tam na dole są. Tylko jak mam tam zejść w całości? Jak zaskoczę to ubranie? Tak, 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 tak. Masz taki poziom, że lepiej nie skakuj. Poziom. Kij z poziomem, jak spadnę to... Jak się zabiję, to i tak nie zaliczę wyzwania. A tam są grzyby, no i... Jak ja mam się? Tam się nie dostanę w 2 minuty. Nie skacząc. Gaz to zawsze pomaga. Da się tak zejść? Sprawdźmy to. No ty! Ała! Nie. Jeszcze mi ten gaz tutaj. Tom, 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 tom. Tom, tom, tom. Minuta 44. Cicho! Stąd chyba już mogę zeskoczyć. Dobra. Gdzieś tu były. Tam są. I tu są. Mam 2 grupy grzybów. Dobrze, to jeszcze 3. Ała, znowu mnie uderzył grzyb. 12. Minuta ci została już. Co z grzybowymi latarniami? Przecież trzeba zrobić grzybowe latarnie. Wybierzmy jakieś, co urośnie. Nie strzelaj do mnie! Nic ci nie robię, ty tępy bananie. Mój grzyb mnie ochroni! 13. Jeszcze tylko 3. Masz 40 sekund. Tu jest jeden. On nie urośnie. Ale za blisko ściany. No. A tu jest? Jest 14. Jeszcze tylko 2. Nie ma szans. 13 sekund. Nie ma szans. Ding, ding, ding. 2 mi zabrakło. Tak. Cóż za smutko. O, grzybek. Tak by nie urósł. Dobra, niestety się nie udało. Bu. Patrz na pozytywy, nie zginęłaś. Tak. Też sobie wkleję bakłażany. Trener wylatuje. Hello, dear my old friend. Hello, dear my old friend. I'm here to meet with you again. Dobra, to teraz muszę wrócić do domu, ale to już poza konkursem. To się najwyżej wytnie. Pokierujesz mnie do domu? Udało się. Mogę wrócić do portalu z moim dirtem. To idź jeszcze. Jeszcze żyjesz. To był pierwszy. O, ten. Opowiem wam historię, a więc zostałam sama w domu z moim pieskiem, mojemu psu nie wolno wchodzić na stół, bo wiadomo dlaczego, no i on chyba myślał, że nie ma nikogo w domu, wchodzę sobie do kuchni, a ten siedzi na stole i się na mnie gapi. Koniec historii. Piękna historia. Wróćmy do Minecrafta. Dobrze. Okej. Ej! Nie groźcie mojemu psu! Wypad. Jak się pozbyć pigmenów z piwnicy? Zapytam wujka Google, jak się pozbyć pigmena z piwnicy? Idź sobie. Rozstrzelać chyba, nie? Ale one mnie potem, tamte wnęterze będą mnie jeszcze gnębić. Bo to niech sobie potraktuj jako zwierzątko i tyle. Jak uderzy go przez przypadek? Delegacja przyszła. No. Wracaj! O. I jeszcze ty. Za kolegą! Dobra. Psy, pilnujcie go! A, muszę wziąć sobie skórę na ramkę. Czas na ten przykry moment, kiedy wklejasz sobie... W ogóle zobaczcie, jak teraz są fajne widoki, jak są te nowe rybki. Jej! No! Nie spychaj mojego psa! Co za prymityw. Co powiedzieli wieśniaki, gdyby się dowiedział, że sprowadziłam? Zamknijmy to. Do wioski pigmeny. No. No ale tak, 2 dirty, teraz 3 w tym sezonie. No więcej niż 4 nie będzie. O, patyków mi zabrakło. Rameczka. I moja cudna nagroda. Co takiego ciekawego jest na tym podejście. Może myśleć, że pies jest tu szefem. Dobra. Oto kolejny dirt, 3. 2 pod rząd. A wcześniej były 3 nagrody pod rząd i szło tak dobrze. Bądźmy fair, ty im się węsasz po ich domu. Nie po domu, tylko po terenie. Żadnemu go do domku nie weszł. 3/7. No. Jeszcze jeden został. Tak, także w tym... A w sumie taka jesienna aura. Wyjdźmy na dwór moknąć. Nie, bo coś mnie zaraz wybuchnie i zje. Nie, pada, słyszę, że pada. Chociaż nie widzę. Dobra, o, proszę. Będzie melancholijnie. Tak. Tu pada. A tu nie pada. Ale ja mam nastrój taki, żeby moknąć. Więc mam nadzieję, że ten odcinek kwadratowego strumyka wam się podobał. Ode mnie w tym odcinku... Patrzcie, jak tam 2 ryby pływają w ogóle. Okej, już tylko 1. Czy tam to pierwsza zjadła tą drugą? Nie wiadomo. Jesienna aura deszczu. Grzybobranie nie wyszło. Ale mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak oglądacie na YouTubie, to możecie zostawić mi łapkę w górę. Jeśli oglądacie na żywo, możecie zostawić mi serduszko. Jeśli oglądacie to na żywo, możecie zostawić mi subskrypcję. Dobra. To... Ach, te melancholijne moknięcie na deszczu.